Krakowy, było ognisko. No niestety ze względu na córkę byłem dość krótko wczoraj na tym ognisku, chyba z 15 minut, ale pozwiedzałem okolice. No i tyle. No. Nie wiem, bo tak co do tych słów, to wolałbym może pytania, bo ja lubię się rozwodzić, więc jakby padło jakieś pytanie, to wtedy wiedział od czego zacząć. Tak... Kruszwica. Kruszwica, ha, nie, to tu nie będę wiedział. Nie jestem przygotowany. No to Gopło. Też nie. No to Polanie. Polanie, o dobrze. I Goplanie, no, o. Goplanie. Zakładałem, no, mogą być połączone te dwa słowa, to nie jest wykluczone. Tak. Więc Polanie. Od czego by tu zacząć? Więc tak, ta kraina, na której się teraz znajdujemy, czyli na północ od Karpat, w czasach greckich nazywała się Hiperborea, tak? Czyli hiper to super, to jest to samo słowo. Zatem kentum, bo często będę o niej mówił, czyli głoski zębowe wymieniają się z gardłowymi, czyli sy zębowa, ha gardłowa. No i jednym się wymawia łatwiej tak, innym się wymawia łatwiej tak i mamy po prostu parę słów, które oznaczają to samo. No, na przykład super, hiper, sala, hala, takich słów jest ogromna ilość. W języku słowiańskim... mamy awarię. W języku słowiańskim my to naturalnie wymieniamy obie te głoski, bo w innych językach jest albo ta wersja, albo tam. Mamy obie na przykład. No, takie tam przykłady mucha, musze, nie wiem, duch, dusza, tak? To są wszystko to same słowa, tylko raz wymieniamy je przez gardło, a raz przez zęby. No i teraz jak mamy hiperborea, no to po prostu super, hiper to znaczy coś bardzo daleko i borea, ten rdzeń oznacza akurat w przypadku tego kraju coś bardzo daleko na północ. Skąd to się bierze? Rdzeń taki pierwotny, bol, bor, pol, por i tak dalej, bo by i py to samo, to są po prostu głoski na usta, które powstają i ryly to są półsamogłoski. Ten rdzeń oznacza historycznie niebo, tak? Czyli to, co jest tam nad nami. Niebo ma bardzo dużo określeń, w zależności od tego, na jakiej głębokości nieba i tak dalej, ale podstawowym jest bor, pol. No i teraz jak patrzymy w niebo, to wiadomo, cała cywilizacja powstała na półkuli północnej. Tak? Więc jak powstała na półkuli północnej, to interesuje nas tylko i wyłącznie północne niebo i ono ma bardzo charakterystyczną cechę, czyli gwiazdę niebiańską. Tam jest, tam ona będzie, nie? Gdzieś tam jest północ, dobrze kojarzę? Jak się wydaje, że tam. No tak jak spojrzymy w nocy, w jednym miejscu ciągle jest ta sama gwiazda, no i ona przejęła tę nazwę, tak? Gwiazda północna, gwiazda polarna, gwiazda no po prostu niebiańska, tak. No ona po prostu ma tę nazwę, stąd się nazywa Polus i tak dalej. No i po prostu kraj, który z punktu widzenia Rzymu czy Grecji był w kierunku tej gwiazdy, to oni go nazywali po prostu Borea, tak? To co jest bliżej, a to co daleko jest, no to Hiperborea. Stąd jest nazwa. No i myśmy używali nazwy Lechia, jako sami siebie tak żeśmy nazywali, która jest powiązana z lasem, dlatego że to były lasy i Polanie nie ma nic wspólnego z polami, dlatego że Polanie nie zamieszkali terenów polnych, tylko tereny leśne, więc generalnie ta nazwa nie ma żadnego sensu, jeżeli no, czasem zjedę, nie wiem, pociągiem czy czymś i widzę, że jedzie jak krajowiec, więc mu ktoś tłumaczy, że Polska jest od pola. No nie może być od pola, bo kiedy nazwa Polska powstała, to nie było pól, tak? Były lasy. I teraz... Jeżeli mamy nazwę Polanie, no to po prostu ci, którzy mieszkają tutaj, tak? Mogą być też mieszkać w lesie, proszę porównać sobie słowo bur. Dlaczego ono jest z niebem powiązane? Bo teraz słowo bur, pol, to jest słowo pierwotne i od niego są słowa wtórne, czyli na przykład wszystko, co pokazuje niebo, albo jest duże, albo jest większe, tak? I teraz... albo po prostu wystaje z terenu, więc jak idziemy terenem płaskim, nagle pojawia nam się las, no to nazwiemy go, on jest wyższy, więc nazwiemy go bur, tak? To co nam przypomina, ewentualnie nazwa będzie pal, tak? W wersji dźwięcznej, bezdźwięcznej, bur pal, tak? Więc mamy pale, stąd są na przykład palce, tak? To samo małe lasy, tak? Małe drzewa, bur pol. Proszę sobie porównać takie duże, to jest i polis, tak? Czyli duże miasto. Stąd i policja jest, tak? Bo to jest po prostu... tak jak mówiłem, będę się rozwlekał później. Więc no, czym się różni policja od milicji? Policja jest to służba miejska, milicja jest służbą państwową, taką wojenną. Stąd no, w Polsce jest współcześnie takie pomieszanie, spoplątanie, bo policja jest służbą państwową, tak? A mamy taki dodatkowy twór jak straż miejska. To straż miejska powinna się nazywać policją, a straż państwowa powinna się nazywać milicją. Czy tam no, wojsko takie. Milicja jak tak się nazywa. Tak, no tak często tak jest, ale to też niekoniecznie, bo policja często jest zarządzana przez państwa, nie przez miasta, powinna być zarządzana przez miasto zgodnie z nazwą. Nie? No i stąd no, mamy bur, tak, od boru na przykład jest też burówka, tak, do języka germańskiego to brzmi jako bery, no taki przypadek ciekawy. No i stąd mamy nazwę Polanie, tak ogólnie, czyli ci co zamieszkują lasy. Kiedy doszło do zamiany? Dlaczego w ogóle Lechia zmieniła się w Polskę?
tam tych polan i tak dalej, skąd się, kiedy doszło do przejścia, to jest okolice Zjazdu Gnieźnieńskiego. Nawet na Zjeździe Gnieźnieńskim jeszcze nie używano nazwy Polska. Tam jest cały czas, że Bolesław Chrobry, król Słowian, Bolesław Chrobry, zarządca Słowian, tak, i tak dalej. Nie pada tam nazwa Polska jeszcze, tak? Tam jest zawsze nazwa Słowianie. Nie pada nazwa Polska. No i to tyle odnośnie polan. Chyba, że ktoś jeszcze ma dodatkowe pytania. Może, ale ja mogę. Lech od tyłu to jest... Lach, znaczy... Lach to od tyłu to jest hal, nie? No tak, ale generalnie ja nie widzę jakiegoś większego sensu w czytaniu od tyłu. No właśnie, może powiedzmy, skąd wiemy, że dobrą stronę czytamy? Że od prawa do lewa, od lewa do prawa. Nie wiem. Nie wiemy. Po prostu w drugą stronę może mieć mniejszy sens. Nawiązujesz pewnie do tego, co Tadek mówił, nie? Poganin? Skąd jest ta nazwa? Chodzi o plemię. Znaczy, dokładnie nie znam całej tej historii. Wiem, że nazwa jest od plemienia w ludzi, znaczy plemienia, no po prostu takiej struktury takiej, no nie wiem, semipaństwowej. W Indiach to będzie, dzisiaj zaraz gdzie to będzie. Tak, na lewo od Orisy, na północ od Karnataki. Tam byli po prostu poganie. No i że oni nie byli chrześcijanami, tak po prostu ta nazwa została i później to tak rozprzestrzeniono, ale od nich ta nazwa pochodzi. Zresztą podobno nie od... tam obok znajduje się również Gondwana. Taka ciekawostka i od nich się wzięła również nazwa całego kontynentu. No, dokładnie ten sam region. A znaczy chodzi o konkretne nazwy jezior? To nie wiem, aż tak nie wnikałem. No samo, bo każda nazwa ma swoją historię, tak? Ona niekoniecznie musi się łączyć z rdzeniem. Zresztą rdzeń każdy jest rdzeń pierwotny i potem z niego powstają znaczenia wtórne. I te znaczenia czasem są przeciwne do siebie, więc można tłumaczyć naprawdę na wiele sposobów. Idealnym przykładem takiego rdzenia jest rdzeń MRML, który znamy jako wersję MR jako MIR, a mało tego, to jest MR, ML i MJ, on jeszcze istnieje MEU, tak, bo ryly i ły to są półsamogłoski, więc to jest wszystko to samo. I jak dodamy M na początek, wyjdzie nam to samo, tylko tak, to będzie w wersji MR to jest MIR, tak, w wersji ML to jest miłość, w wersji ML to jest, nie wiem, no milicja będzie, ale zaraz wyjaśnię dlaczego tak jest. I MJ to jest na przykład mijać. A jeszcze będzie MI, bo będzie umaić sobie coś. To jest wszystko to samo. Teraz o co w tym chodzi? Pierwotnym jest, zresztą omawiałem tu chyba z kolegą, tak, ten rdzeń dzisiaj. Pierwotnym znaczeniem jest nie robić komuś krzywdy. Czyli najbliższym wtedy znaczenie będzie mijać. Tak? Mijać, tak? Nie robię ci krzywdy. Buduję mur. Mur jest dokładnie tym samym rdzeniem. Mur, mijać, tak? Nie robić sobie krzywdy. No i teraz jak nie robić krzywdy, no to stąd się bierze kolejne wtórne znaczenie miłować, tak? Jestem miły, nie robię krzywdy, miłować. Też okazywać litość, z tym, że litość jest innym rdzeniem, ale to też jest dodatkowe znaczenie tego słowa. I teraz jak miłować, no to pojawia się uczucie, tak? Po polsku mamy miłość, a po hindusku jest maja. To jest dokładnie to samo. Maja to jest miłość. I teraz jak mamy miłość, to kolejnym wtórnym znaczeniem od tego jest szał umysłowy, tak? Czyli choroba psychiczna. I po polsku mamy umaić coś sobie, to dokładnie to samo. I maja po hindusku również ma znaczenie no, oszaleć, tak? No to jest to samo. Zresztą mamy to również związek frazeologiczny, czy to kolokacja jest nawet. Oszaleć z miłości, tak? Po polsku to też się tak używa. No majaki, tak. No umaić coś sobie, to jest to samo. Majaczyć, no generalnie... iluzja? To jest światło. Luz to jest światło. Od polskiego łuczywo. Potem do łaciny to przychodzi jako lux i stąd jest iluzja, coś, światło, coś widzieć, a tak? Słucham? Luz, to to samo by było? Jak? Luz. A co to jest? No jakaś lucyfer na przykład. Lucyfer? No, na przykład. Tak, to jest nosi światło. Luz, światło i fer to jest, ten rdzeń to jest ubezwięcznione nasze brać. Niemiecki na przykład, z się czyta cy, nie? Tam chyba, czy odwrotnie. Tak, ale pismo tu jest wtórne, bo i Germani mieli narzucone pismo łacińskie i my mieliśmy narzucone pismo łacińskie, więc generalnie zapis łaciński niekoniecznie musi odzwierciedlać pierwotne znaczenie. Idealnym przykładem jest ta dżdżownica, o której dzisiaj też mówiłem, i deszcz, tak? Ale czyli w oryginale deszcz. Wszyscy odbierają iluzję jako coś, co nie istnieje. Tak, dlatego że i jest przeciwieństwem. Luzja to jest światło, to co widzisz, iluzja przeciwieństwo. No, o tak, bo myślałem, że to jasne. Okay. Że a na początku często są przeciwieństwami. Iluzja, no.
Tak. A Lucyfer, bo to tak rozwinę, to jest ten, co nosi światło. Fer pochodzi od naszego brać, ale brać w tej chwili ma znaczenie takie, że biorę i sobie idę, tak? Ale porównajcie sobie słowo brzemienny. Znaczy brzemienna bardziej, bo brzemienny to ciężko. Brzemienna, czyli ta, co nosi, tak? W oryginale było nosić. Wtórne znaczenie jest podnieść i nieść. Tak, brzemię, nosić brzemię, tak? To jest to. Więc porównajcie sobie też angielski bring, tak? To wszystko to samo. Czyli no zabierać po prostu. No i to jest ten, co bierze światło, zabiera światło, no coś takiego, tak? Miasto Brześć to będzie... To wracamy do bolu. No właśnie, to jak są pytania, no to wtedy mogę iść, bo to wszystko jest tak szerokie, że nie wiem po prostu jak długo przy czym, żeby po prostu ludzie nie posnęli. Jak są pytania, wtedy jest łatwiej. Więc tak jak mówiłem, rdzeń BR oznacza wzniesienie jakieś, tak? Bo to jest wtórne znaczenie od nieba, to co jest wyżej od nas. Więc jak mamy... ten bór, co mówiłem, że jest ponad nami, tak, bez wyższy, to kolejnym będzie brzeg, tak samo wzniesienie, tym samym rdzeniem co nas brzeg jest niemiecki berg, czyli góra, niemiecki burg, czyli zamek, arabski borg, czyli wieża i nasz brzuch, to jest to samo, wzniesienie. Słucham? Angielski born, czyli urodzić się. Tak. Brzemię, to jest to samo. Nosić, to samo. To jest brzemię. Tak. Brzemię. Give beard, tak? To jest to samo. Słucham? Oznaczona jako gwiazda południa. Nie słyszę, jeszcze raz? Lucyfer, gwiazda południa. Nic nie wiem na ten temat. Nie wiem, co. Nie znam znaczenia Lucyfer jako gwiazda południa. Nawet nie znam w ogóle gwiazdy południa. Nie znam takiego. Jak? Metatron. Co to znaczy? Takie imię takiego anioła. Aha. Nie wiem. Nie wiem. Nie. Może słowo anioł. A, anioł jest akurat bardzo prosty. To jest prosta konstrukcja cepa. Się anioły obraziły. Nie, to jest proste. No naprawdę, to akurat nie ma żadnej głębszej filozofii, to każdy słownik tłumaczy. Nie trzeba nad tym nawet myśleć. Łatwiej, bo to nie każdy kojarzy, że Anglia to ziemia aniołów, tak? Stąd jest Anglia, tak? Stąd nazwa. I teraz... Pochodzi to z... Nasz język i angielski ma to z łaciny, gdzie jest angelus. Angelus, tak. Angelus, co znaczy to samo anioł, posłanie z Boży. Wcześniej do greckiego oni to mają, to jest angelos. A to jest z perskiego nagaros. To jest łucznik, który strzela z góry. No i teraz zastanówcie, nagaros. Na góry. Na górze, ten co jest na górze. No proste jak konstrukcja cepa, no, jak mówię, to jest bardzo proste. Dziewczyna na górze. Tak, niekoniecznie dziewczyna. Dewa to jest po prostu... wtórnym znaczeniem jest dziewczyna. To jest cud, coś pięknego, coś wspaniałego, coś boskiego, tak? My też powiemy dziewczyna, tak? No, czyli... No, a właśnie coś... a propos dziewczyny, to jest zapomniane słowo żeńczyni, jest od żeńskiego, bo mamy rodzaj męski i żeński. Jaki tak. Byłoby odpowiednik tego słowa... Mężczyzna jest męskim, aha, a żeńczyni będzie do żeńskiego? Wiesz co, nie wiem jaka była końcówka, ale istniało to słowo, wydaje mi się, że było żeńszczyzna. Tak samo, tak jak nie wiem... No nie, jak inaczej określić... No nie, bo kobieta uznawane było jako obraźliwe tam w XVIII wieku. Tak, bo, tak. Staramy ale... się zaprzestać dobrze tej formy i chcemy tam dojść do kompromisu, żeby używać no to żeńszczyni. Wiesz co, nie wiem jak było... Musisz na pewno to istnieje w słowniku, dlatego że czytałem o tym, tylko teraz nie pamiętam jaka była końcówka, ale wydaje mi się, że było żeńszczyzna, ale nie chcę, bo wiem, że możecie mnie traktować jako jakiś autorytet, więc nie chcę strzelić gafy. Jedna żeńczyni? Wydaje mi się, że żeńszczyzna, tak samo jak mężczyzna. Aha. Żeńszczyzna. Tak? Oba te słowa wyemigrowały do języka rosyjskiego, bo oni to mają jako polonizmy i u nich jest muszcina i żeńszczyna, tak? I stąd wnioskuję, że było żeńszczyzna, bo jakby była żeńszczyni na przykład po polsku, to by, to znaczy żeńszczyzna, nie wiem jak to odmieniłeś, to oni by z tą samą końcówką wzięli, a jednak mają z końcówką A. Tym bardziej, że końcówka A się kojarzy bardziej z rodzajem żeńskim, więc ciężko przy żeńskim zmieniać. Jedynym wyjątkiem u nas, gdzie słowo utworzone rodzaju żeńskiego nie jest, nie ma końcówki A, jest słowo pani, tak? Bo powinno być pana teoretycznie, jest pani, co przy okazji to słowo udowadnia, bo jest pan Brückner, on jest takim no, pierwszym no, polskim etymologiem, ma tam kupę błędów, ale jest traktowany jako guru w pewnych sprawach. I on słowo pan wyprowadza nie, że nie jest to słowo pierwotne, tylko jako ucięcie od żupan. No i co? I jak jest żupan, to co to była żupani? Słowo pani udowadnia, że to nie mogło być to, tak? No, no,
żupanka, tak? No, nie mogło być żupani. No to dlaczego jest pani, tak? No, tym bardziej to słowo nie jest aż tak stare, żeby powstała aż taka anomalia. No. Więc tu na moje się myli. Słowo pan jest słowem pierwotnym i żupan jest raczej z nim w ogóle niepowiązane, a jeśli nawet gdyby, no to żupan powstał od pana, a nie pan od żupana, tak? No, ale znowu mi uciekł główny temat. Miłość. O czym mówiliśmy? Nie, po miłości jest coś miło. MR. Tak? Mówiłeś, tak? Że żeńszczyna i mużczyzna to tak. Są polonizmy. To są polonizmy w języku rosyjskim. No żona i mąż, tak samo, żena i mąż. Mhm. To jest nasza wariacja, bo ta końcówka izna jest, ona jest panosłowiańska, tak? Tylko najczęściej ona oznacza język albo teren. Czyli na przykład w języku polskim powiemy właśnie ojczyzna, ojcowizna i polszczyzna. Czyli na przykład wizna te polszczynu, tak? Po słowacku. Tak? No po czesku będzie tak samo akurat. Wizna te polszczynu. Większość języków słowiańskich siebie nazywa z tą końcówką taką, bo my powiemy język polski, tak? No, nie wiem, ukraińska mowa, ruski, nie, to we wschodnich, zachodnich nie będzie, ale południowcy. Jest Slovenčina, tak, ale to jest jako, tak, o, czeszczina, Slovenčina, Slovenščina, to znowu używają Słoweńcy, swój język nazywają Slovenščina, jeszcze się dochodzi, więc to słowo u nich oznacza język własny. Ale naszą wariacją jest to, że myśmy tak męża i żonę, że myśmy chyba, nie wiem, może jako pierwsi, żeśmy zaczęli odróżniać płeć od statusu takiego cywilnego. Nie wiem, czy to było wcześniej u innych, ale zobaczcie, że do tej pory my rozumiemy mąż i żona jako status cywilny, a mężczyzna i kobieta jako płeć, tak? A w dużej ilości języków to niekoniecznie musi być różnicą. Bo zobacz, sam ta kobieta już wadzi jakby w tym porównaniu, nie? Tak, tak, bo to nie jest słowo pierwotne. To jest nie do końca jest ono poznane, nie wiadomo. No, najbliższe słowa, które się kojarzą, to kobyła. Kob to chlew, jak dobrze pamiętam, ale jest na przykład nie wiem, jakbym miał to spolszczyć do współczesnego, to by mi wyszedł chyba kobierzec. No, bo koberec ja znam jako dywan po czesku i słowacku, albo po polsku by chyba był kobierzec. Co się mówi, stanąć na ślubnym kobiercu, to znaczy stanąć na ślubnym dywanie, tak? Kobieta, którą bierze, jakby... Dywan. Tak, ale nie wiem dokładnie, czy to jest ten rdzeń, czy może jest inny, czy w ogóle ten koberec jest w ogóle z kobem i kobyłą powiązany, bo no, chlew z kobyłą jeszcze można jakoś kojarzyć, choć kobyły w chlewach nie mieszkają. Tak, no tak, ale no, nie wiem, nie znam tego do końca, nie ciężko mi się wypowiadać. No, znam słowa, które coś no, są no, sugerują ten sam rdzeń, ale nie jestem w stanie tego logicznie wyjaśnić, że to jest z tego, a to z tamtego, tak? I dlaczego tak, a nie inaczej. No. Bo stanowisz tam mil, myr, myr. Dobrze, okej. Więc... Aha, bo miałem wyjaśnić przykład przeciwieństwa na rdzeniu. Więc. Więc omówiliśmy sobie te pozytywne, tak? I teraz, jeśli wiemy, że no nie przeszkadzam ci, tak? Mijać, mil, to generalnie nie przeszkadzam ci, no to miejsce, gdzie nikt ci nie przeszkadza, gdzie nikogo nie ma, nazywa się morze. More. Czyli miejsce, gdzie jest spokój. A jak wpadniecie do wioski, chcielibyście ją spacyfikować, tak, żeby był spokój, no to tam będzie mur, tak? Tylko już przez oskreską, pomór, dzisiaj powiemy. I stąd tam jest mrzeć, umrzeć, zemrzeć i tak dalej. No i stąd dochodzimy, że no z braku agresji nagle dochodzimy do tego, że no teoretycznie zemrzeć nie znaczy, że ktoś cię zabił, że sam żeś umarł, że gdzieś się uspokoił, zaznałeś właśnie tego wiecznego spokoju, no ale już ci się zaczyna kojarzyć ze zabijaniem, tak? No i stąd mamy właśnie milicję, stąd mamy militaria i stąd mamy Boga Marsa na przykład. Tak? Bóg wojny właśnie stąd się wziął, tak? To jest dokładnie ten rdzeń maraton. MR. Słucham? Maraton. Maraton? Nie wiem. No wiem, że to jest od miejscowości, dlaczego ta miejscowość się tak nazywa, nie wiem. Nigdy nie wiedziałem, co to znaczy. Jest, tylko pytanie, czy na przykład nie ma tam, bo on po grecku końcówka oznacza biernik bardzo często. Nie musi, ale tak bardzo często jest. Więc tak jak mówię, nie badałem tego słowa. Na przykład jak w egipskim to słońce oznaczał. On tak... Znaczy... Może, nie wiem. Ja wiem, że słońce to Ra, tak? Helios i tak dalej. Aha. Okej. Okay. O, słowo Helios. Helios. Bo nie wiem, czy kojarzycie, że to jest samo słowo, co że nasze słońce, czy nie?
Tak, o co mówię. Zasada z atem kętem, o której mówiłem na początku. H zamieniamy na S i już będzie... A i obcinamy końcówkę grecką, bo nie zawsze dodają os na koniec. No już mamy sel, tak? No i to jest to samo, co nasze słońce. To jest dokładnie to. I stąd jest i pierwiastek Hel. Heliopolis? Tak, no to miasto słońca dosłownie. Polis omówiłem, już rdzeń, no i Helios. Co ciekawe, słowo słońce jest powiązane z niebem, bo to jest jakbym powiedział, tak słowo pierwotne, ale to jest absolutnie pierwotne, bo rdzeń Bor, ten, o którym mówiłem na początku, może tak, jest trochę teorii języka, jak on powstaje. Dzieci, jak zaczynają mówić, to zawsze najpierw wymawiają głoski dźwięczne, dopiero później bezdźwięczne, tak? Najpierw dzieci mówią głośno, a dopiero później się muszą szeptać. To im może nawet rok zająć, albo i dwa, zanim zaczną szeptać. To nie jest tak, że dzieci szepczą na dzień dobry, tak? Najpierw wymawiają głoski dźwięczne. No i najpierw co wymawiają? Wymawiają trzy podstawowe głoski. Właśnie, bo wiesz, może trochę teorii, jak głoski powstają w gardle. Znaczy w gardle, niekoniecznie w gardle, ale... Spółgłoski mogą powstać w trzech podstawowych miejscach. Chodzi o tak. Pierwszym miejscem, gdzie mogą powstać, jest gardło. I tam powstają gnęki gardłowe, tak? G, k, ch i ch. To są te podstawowe cztery gardłowe. Przy czym g jest tą główną. Następnie mogą powstać na zębach. Jest to d, ty, z, sy. I na ustach, czyli by, wy, py, fy, tak? I teraz, jak znamy te trzy miejsca, to jeszcze są możliwe dodatkowe pomiędzy. Czyli pomiędzy ustami a zębami mogą powstać. One się chyba nazywają zwarto szczelinowe oficjalnie. To są te angielskie z, tak? Sy. I z naszej słowiańszczyzny znane ły, tak? One tak powstają, trochę język, trochę usta. I bardzo rozbudowane w językach słowiańskich, palatalne nawet w języku polskim w dwóch wersjach, czyli twardych i miękkich. To one powstają między gardłem a zębami. Palatalne, o, kolejne słowo, bol, tak? Niebo, palatalny, czyli podniebienny. Dokładnie to samo. I one powstają właśnie pomiędzy zębami a gardłem i wymawiamy jako rzyszy czy ży. Rzyszy czy... Bo jednej brakuje. Dży. I w wersji miękkiej zi, si, ci... Dzi, tak. Tak, to są te cztery i one w słowiańskim są ten. Więc jak już znamy teorię, jak powstają głoski, to teraz w każdej z tych trzech głównych grup, one są najłatwiejsze do wymówienia, tak? Dzieci zawsze wymawiają te pierwsze trzy najpierw, a dopiero później się uczą wszystkich tych wariacji. Więc pierwszą zawsze jest dźwięczna punktowa. Aha, bo jeszcze tak, na każdym punkcie można wymówić pięć... Dwie dźwięczne, dwie bezdźwięczne, nosówkę i teraz te dźwięczne, bezdźwięczne jeszcze się dzieli na punktowe bądź długie. Nie znam ich oficjalnych nazw, bo jakoś to tak, nie wiem, nie mogę dotrzeć do tych informacji, jak one się oficjalnie nazywają, bo no, po prostu mają dziwne te nazwy. Więc tak, jak wymawiacie na ustach, no to dźwięczne to jest by i wy, a bezdźwięczne to jest py i fy. No i teraz, jeśli chcecie je wymówić długo, to zawsze wam wyjdzie w albo f. A jeśli wymówicie punktowo, to powstanie wam by bądź p, tak? Bo jeśli chcecie b wymówić długo, to wam wyjdzie w, a jak chcecie p wymówić długo, to wam wyjdzie f. No nie ma po prostu innej możliwości. Dlatego podstawą zawsze jest punktowa i dźwięczna, czyli b na ustach, d na zębach i g na gardle. I dzieci zawsze jako pierwsze wymawiają albo ba ba ba, albo da da da, albo ga ga ga. I plus jeszcze dodatkowa wariacja, czyli nosówka na ustach, to jest ma ma ma, tak? To, bo im tą nosówkę najłatwiej wymówić, no bo sama nosówka przez nos jest i tego my nie traktujemy jako spółgłoskę w ogóle. Hindusi traktują, ale my nie. Znacie to pewnie z om, tak? No. O chyba by pasowało. O, i to nasze tak, ale on jest samogłoską nosową, nie spółgłoską. Teraz o spółgłoskach akurat mówię. No, przy czym samogłoski nosowe też historycznie, bo też jest ciekawe, historycznie traktowano po prostu samogłoska nosowa, to samogłoska nosowa i tyle, nie rozróżniano ich, czy to jest on, on, im i tak dalej. Co do dzisiaj widać w języku, bo tylko właściwie trzy języki zachowały samogłoski nosowe, to polski, francuski, portugalski, innych zanikły, choć spotkałem się z historią, że to myśmy je wymyślili, niezależnie, co wydaje mi się mało prawdopodobne, raczej jest to spadek po starym języku. I proszę zwrócić uwagę na odmianę, że nie ma znaczenia, którą samogłoskę nosową się w polskim języku użyje, bo zazwyczaj się używa przedniej i tylnej. Przednią jest ę, a tylnią jest on. We współczesnym języku polskim tak samo jest i we francuskim i w portugalskim. I której byśmy nie użyli w języku polskim, to nie ma żadnego znaczenia, bo one i tak się wymieniają. Wąż, węża, łabądź, łabędzia, żołądź, żołędzia, tak? Nie ma znaczenia. Tak.
I teraz znowu uciekł mi główny wątek. Mówię, lubię się rozwlekać. Że najpierw powstają te dźwięczne i bezdźwięczne, więc dzieci zawsze wymawiają najpierw dźwięczne, później bezdźwięczne, stąd wiemy, że raczej rdzeń bor był wcześniejszy od rdzenia pol. I teraz powstają wariacje, czyli mamy bor, niebo, i gor to również jest niebo, tak? Góra, współcześnie, coś po prostu wysoko, co jest. Gor, hor, i tak samo będzie dor jako drzewo. Tak? To jest dokładnie to samo. I potem od nich powstają kolejne wariacje, ale to jest ten rdzeń pierwotny, który tak się rozdziela, tak? Czyli bor, gor, dor. No i to była ta myśl przewodnia. A coś o tych takich już, co w głagolice jeszcze pozostały, Julia, te same głoski takie... Jać na przykład? Tak. Znaczy, no, to, na moje to nie są samogłoski podstawowe, to są samogłoski takie, znaczy nie mam aż tak dużej wiedzy, po prostu mi się wydaje, że to są po prostu samogłoski takie zwykłe. No one, ze względu, nie wiem czy na trudność, bo ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak one były wymawiane kiedyś, tak? Musiałbym to usłyszeć, więc bazuję tylko na swoim jakimś doświadczeniu. Skoro ich współcześnie nie ma, to znaczy, że były niepotrzebne, tak? W jakiś sposób. No bo inaczej byśmy je zachowali, tak? No więc nie znam żadnego współczesnego języka, który ich używa. Tak, no, pozostały w zapisie bułgarskim jest ta chyba jać właśnie i oni to czytają jako a, współczesne chyba najbliżej, choć do innych języków przechodzi jako u, bo oni mówią Bulgaria, a my powiem Bułgaria, tak? Ale jać w dawnym polskim przeszła jako jaje współczesne, stąd mamy takie właśnie wymiany typu biały, ale bielić, tak? No, to, bo tam było jać, tam nie było i a. Tak, no ale to są złączenia, no to jest po prostu prejotacja zwykła, tak, czyli no przedjotowanie, tak, bo są też takie słowiańskie, nie wiem jak to nazwać, wymysły językowe, tak, dwa takie mamy. Pamiętacie, jak mówiłem na początku, że w języku polskim generalnie nie ma słów na literę A. Mało tego, nie ma słów zaczynających się na samogłoski generalnie. Adam i Ewa. Ale to nie są polskie słowa, bo Adam się zaczyna na Z w języku polskim, tak? Bo jest to słowo ziemia. A Ewa nawet nie do końca wiem, co znaczy, tak? Wiem, że to znaczy jakoś pierwsza czy coś, ale nie udało mi się rozwiązać tego słowa. Po prostu za mało je badałem jeszcze. Tak, chodzi o to, że ze względu na właśnie prejotację i prelabializację, prejotacja, jak wspomniałem, polega na dodaniu J na początku, a prelabializacja na dodaniu ły, by na początek, zaraz też dam przykłady. Chodzi o to, że nawet jeżeli współcześnie słowo istnieje z samogłoską na początku, to historycznie nie musiało. Na przykład anioł to janioł, każdy wie, ostatni w ostatni, tak? To naturalnie robimy i ugiel znamy jako węgiel dzisiaj. Tak? On po ukraińsku jest win. Albo ongel. No ongel, no tak, ale chodzi o to, że dodajemy w, ły bądź ly na początek i w ten sposób kasujemy samogłoskę z początku. Na przykład on, takie we wszystkich słowiańskich jest on i niby jest słowo na samogłoskę. Nie, bo po ukraińsku jest win i wona, tak? Nie on i ona. Więc no, mamy zachowane. On dodawane jest ło, nie? Tak, ło. Tak. No jak pójdziemy do rolnika takiego gdzieś tam, to on będzie przez ły mówił. Łowca. No tak, łowca. No. Łobo. Łobozie mojego klona, bo tu się już jakiś czas, a nie widzę. No, przy czym no słowo, bo polować jest takie słowo. I teraz pytanie, czy polować powiązane jest z polem, z borem, czy z łowieniem, nie? No, to jest po łowieniu, tak? Od pola i pole ma znowu dwa znaczenia, tak? Bo właśnie, dlaczego pole ma takie znaczenie, że teraz rozumiemy je jako płaski teren? Przecież powinno być coś zniesione, nie? To widzicie, co to robi? Płonie, idzie do góry, tak? Pali się, płonie, no to jest właśnie to, wysyłać do nieba, symbolicznie, czy to dymem, czy iskrami, to po prostu, dlatego ciała kiedyś palono. Historycznie, żeby wysłać tam, to palono ciało, a chrześcijanie, taka ciekawostka, twierdzą, że tam jest piekło, ale gdzie te ciała wysyłają? No właśnie, to jest bardzo to ciekawe, nie? Zastanowić. I to jakoś takim nie bardzo pasuje, żeby do Boga wysyłać do nieba, tylko do piekła wysyłają. No, czyli pole to jest coś wypalonego? Bardzo dobrze, dokładnie. Chodzi o to, żeby las powstał, trzeba go było wyciąć albo wypalić. I to, co jest wypalone, to płaski teren, mówię, to jest pole. I mało tego, to nasze pole, które jest naszą innowacją słowiańską, bo wypalone, no słowo palić generalnie, no istnieje w wersji fire również, tak? Czyli P jest ubezwięcznione, a L jest, no, lata jako R, bo jest fire.
No ale zwróćcie też uwagę, bo z myślą wieżą gdzie się kojarzyło. No jak palicie, to po paleniu zostaje popiół. No po paleniu, tak? Popiół. Bardzo logiczne, tam popiel, nie? Dlatego za nami, to wy nie widzicie, ale za nami jest jest Lysia wieża, jesteś w różwice i tam popiela myszy zjadły. Tak. Polowanie bardziej wychodziłoby się od polowania. Może być od polowania, może być od tego, że w lesie mieszkali, może być też i od tego pola, tak? No, no nie do końca, ja tylko tłumaczę jak słowo bierze, a z której wariacji tego słowa, no to, to już, no właśnie, od tego morza, jak wspomniałem, teraz mi się przypomniało. Człowiek, który mieszka za morzem, to... Zamorzanin. Murzyn. Murzyn, no za morzem mieszkają murzyni, stąd jest. I jeżeli wiemy, że murzyn pochodzi z zamorza, tak? No i mamy słowo, do łaciny to przyszło jako Mauro na przykład. Więc stąd znacie nazwę Mauryś. Kraju Mauretania, kraj murzynów. No. Taka ciekawostka. A Chińczycy? Od dynastii Qin. Chodzi o to, że tam rządził sobie cesarz Qin. Qin. Nie wiem, co oznacza Qin po chińsku. No ale on tak się nazywał, no i po prostu Qin zapisywano Qin, ale jak zapiszesz Qin, no to zapisywano jako Chin po prostu. I w jednych się mówi językach China dzisiaj. W innych językach czytało się przez K, stąd masz Kitaj na przykład, a w innych się czytało przez H jak u nas, stąd masz Chinę. Tak? Stąd się wzięło. No jest to jeden z niewielu krajów, gdzie w ogóle się używa liczby mnogiej. Tak? Bo w języku polskim generalnie kraje mają rodzaj żeński. Że ziemia jakaś tam, tak? Ziemia czeska, tak? No, ziemia słowacka, no, ziemia polska, ziemia chorwacka, tak? Czyli oni mówią na nazwie? Kto? Chińczycy. Chińczycy? Bulan. Bulan. Przy czym to jest z angielskiego, od Poland, tak? A Arabowie też mówią, bo... Bulanda, ale to jest tylko dla Polski po pierwszej wojnie światowej. Polski, jakaś, tak. Oni wymawiali. Znaczy, ale chińska? No. Nie znam nic nie wiem, jaka jest wcześniejsza, ale na pewno persko-arabsko-turecka jest Lachestan-Lechistan. Czyli kraj po prostu leśny, bądź kraj lachów, kraj panów, kraj boga, bo to, jak mówię, rdzeń, lach, lech, las ma... Rosja w nich. Egło. Egło to jest państwo. A E zapomniałem. Zaraz sobie przypomnę. Myślę, że zanim skończy mi się przypomni. Czyli albo dla Chińczyków jesteś... Wykojarzy mi się jakiś kłótliwy kraj, szalony kraj, coś takiego. Naprawdę, nie, wybaczcie jak się mylę, tak? Ale tak, tak mi się wydaje. Egło to było coś takiego. Taki albo głośny kraj, coś takiego. Głośny, kłótliwy, no jakoś tak. To skojarzenie. Borówka to jest to, co rośnie w lesie. Tak, borówka to, co rośnie co w lesie. Co to jest jagoda? Złoda. Gada. Jagoda? Znaczy, co to słowa? Nie wiem. No, sugerowałoby coś z godami, tak? Ale nie wiem. To jest idealny przykład projotacji, tak? Jagoda, bardzo nie jest goda. Możliwe. Znaczy, ja wyjaśnię, co wiem o jagodach i może wspólnie dojdziemy, co to jest, tak? Jagoda jest, ogólnie oznacza roślinę, czy owoc rośliny, który ma bardzo dużo małych pestek. Pomidor jest jagodą, borówka jest jagodą, truskawka jest jagodą, nie wiem, ogórek jest jagodą, dynia jest jagodą, tak? To są wszystko jagody. No i teraz nie wiem, co ma wspólnego z godami. Tak, trzeba przeanalizować rdzeń god i dość. Pestki nowego życia, nowej rośliny. Może, ale to ja bym pestkowce tak nazwał. Pestkowce nazywają się śliwki, nie? Ale że tam duże, może jakieś... No. Że gody, że związane może z jakimiś obrzędami... Nie wiem, no musiałbym doczytać. Nigdy nie badałem tego słowa, bo czasem czytam słownik etymologiczny i jest napisane o inne znaczenie tego słowa to i nagle cię olśni, ach, to jest to, tak? A tutaj no, nie wnikałem w to słowo. Z takich ciekawostek odnośnie tej borówki, bo tak wspomniałaś, bo my dzisiaj borówki nazywamy jagodami, no ale one faktycznie są jagodami, tylko powinno być jako jagoda leśna, czyli borówka. No to jako owoc takiej jagody po angielsku właśnie no, nazywa się berry, czyli od naszego borówka, tak, co wspomniałem. I ciekawym jest... Konkurencja przyszła. Macie słowo trawa, tak? No bo właśnie, bo każda jagoda ma swoją... gdzieś ona sobie rośnie, tak? Pomidor sobie rośnie na krzaczku, tak? I ma jakąś swoją cechę. Cechą truskawki jest to, że no, rośnie w trawie, tak?
No bo tak jest, ona tak wygląda, jakby rosła w trawie. No i zwróćcie uwagę, że po angielsku nazywa się strawberry, tak? No i straw, co znaczy po angielsku słoma. I nie ma znaczeń żadnych pokrewnych, bo generalnie w danym języku, jak sobie weźmiemy słowo jakiekolwiek, to ono ma słowa pokrewne. Na przykład trawa w języku polskim ma trawić, truć. No i ogólnie pochodzi ono od słowa tło. Tak? Mamy tło, no jest, stąd jest łacińskie terra, i, czyli ziemia, greckie talasa, czyli morze, u nas jest trawa, tak? To jest po prostu tło. No i mamy słowa pokrewne, oni nie mają. U nich jest po prostu straw i koniec. Nie ma nic więcej. No i straw, jeżeli znamy teorię języków prawnoeuropejskich o tym S ruchomym, tak? Czyli S się pojawia albo znika, no to mamy, że rdzeniem prawidłowym jest trawa, tak? No czy straw z trawy. Tak? Po polsku ma to sens? Ma sens. Oni mają wyjaśnienia swojego, tak? Nie więc ma mamy... sensu w ogóle. Słucham? Sensu w ogóle nie mają. No tak, no nie ma tam sensu, więc strawberry, no należy tłumaczyć borówka z trawy, tak? No i po angielsku to sensu nie ma, po polsku ma. No i teraz pytanie, dlaczego, nie? No, zaraz zaczniemy dochodzić właśnie do tych przykładów, gdzie ciężko udowodnić niesłowiańskich słów. Jest więcej takich. Na przykład też wspomniane dzisiaj imię. Tak, mamy sobie imię. No i co znaczy imię w języku słowiańskim? To jest coś, co się ma, tak? Mam, tak? Ja bo... imieniu. Słucham? Po rosyjsku, tak? Ja imieniu, czyli ja mam. Nie, po rosyjsku się mówi umienie jest akurat. Tak, to jest po staro rosyjsku tak bardziej, używali tego. Nie wiem, czy współcześnie tego używa, zawsze jest umienie no, jest. Tak, w słowie... Aha. I umene je jest po ukraińsku. Iluzja na przykład. Tak. I zaprzeczało, tak? Coś tak, i zaprzecza. To imię nie zaprzecza imienia? Wiesz co, nie wiem dlaczego jest i, ale mamy więcej takich słów. No, sam znalazłem przynajmniej jest trzy. Jest cztery, pytanie jakie to jest i, tak? Takie długości, które jest. Okej, okay, tylko chodzi mi to, które tworzy słowo, nie znając jego znaczenia. Bo ja znam trzy takie słowa, przy czym dwa w tym momencie pamiętam, a trzecie może mi się przypomni. Jest to właśnie mieć i imieć. Grać i igrać, a skrzyć i skrzyć, trzecie, przypomniało mi się. Trzy znam, po prostu analizując słowa, trzy takie znalazłem, że i nie wpływa na znaczenie słowa. No i w przypadku imieć, bo to nie jest tylko w przypadku imienia znane, tylko na przykład imać się jakiegoś zajęcia, co znaczy mieć pracę, tak? No i mamy, że to słowo jest powiązane z mieć. Mamy jeszcze kolejną bardzo silną poszlakę, dlatego że imię, no, to jest to, co my mamy. To jest pierwsza rzecz. Jakby nam zabrali wszystko, ubrania, nie wiem, godność, życie, to imienia nam się nie da odebrać, bo ono jest wewnątrz nas. Ono jest nam dane i po prostu nie da się go odebrać, tak? No, nie ma fizycznej możliwości. Dlatego to jest coś, co mamy i to jest pierwsza rzecz, którą mamy. Tak naprawdę, tak? Imię. No i od słowa mieć powstaje słowo mianować, czyli nazywać coś. Na przykład mianuję ciebie generałem, tak? Czyli od dzisiaj nazywam cię generałem. Mianuję ciebie, nie wiem, gubernatorem. I zobaczcie, że po łacinie jest tak samo, bo jest tam nomo, tak? I nominować. To jest dokładnie to samo, tak? Nominuję cię na generała dzisiaj. Od dzisiaj będziesz no, nazywany generałem. To jest dokładnie to samo, tak? Czyli oni dokładnie tak samo utworzyli słowo od, tak, od nomo, tak jak myśmy utworzyli od mieć, tak? Czyli jest tu kalka identyczna. To już nie ma znaczenia, kto od kogo ją wziął. Potwierdza tylko ona to, że mieć, mianować i imię jest tym samym słowem, tak? I teraz co z tego wynika? Otóż to, że kiedy przyjedzie się do Słowian, to się nie pyta, jakie twoje imię. Trzeba użyć słowo imię. Jak masz na imię, to jest bardzo ważne. No masz, tak, ale na imię jest używane zawsze razem. Jak ciebie zawód. No tak, tylko jak ciebie zwą, tak, po polsku powiesz. Chodzi o to, żeby użyć słowa imię. Więc na imię, tak? Przyjeżdża Germanin bądź Rzymianin handlować bursztynem. No i słyszę, na imię, na mnie, tak? To jest razem. To akurat jest znać. Znamie. Tak, ale do czego innego zmierzam? I stąd pochodzi angielskie name, niemieckie name, łacińskie nomo. Zobaczcie sobie w słownikach, nie ma. Tam jest po prostu rdzeniem podstawowym jest nomo. Przy czym wariacją jest słowiańskie mie, tak? Mie i imię, bo są dwie wersje. Mie i imię. No, przy czym to na początku jest niewyjaśnialne, chyba że założymy, że to oni wzięli od nas. Jeśli założymy, że wzięli od nas, wszystko nagle jest jasne, bo u nas jest to złączenie. A przecież nie mogą być w drugą stronę, bo myśmy nie otworzyli słowa na od namie, bo to jest niemożliwe, dlatego że na jest nieporównywalnie starsza. Tak? No bo na istnieje też w innych językach, więc no nie mogło powstać jako rozłączenie, bo się zdarzały przypadki w języku, gdzie
z jedno słowo podstawowe zostało rozbite na dwa inne. Teraz mi żaden przypadek poza jednym esperanckim mi przyszedł do głowy, bo tam słowo Edzo powstało wtórnie od... Edzo znaczy tam mąż. Powstało wtórnie od określenia rabina męża tego po hebrajsku, ale już nie pamiętam jak to się nazywało chyba. Czy żona rabina nazywa się Edzino i wtedy obcięto ino, które oznacza końcówkę żeńską i stąd powstało Edzo, jako mąż, tak? Ale to już, no to znam ten jeden przypadek teraz, ale wiem, że jest ich więcej. No ale to nie jest na pewno tak, że imię powstało od tego. Kolejnym przykładem takiego złączenia, który udowadnia, bo złączenie musiało nastąpić u Słowian, jest słowo pokój. Dlatego, że jeśli... może w inną stronę. Słucham? Że po kuciu, po przekuwaniu. Nie, trochę inaczej. Jeśli weźmiemy, jak słowo pokój wygląda w innych językach... Gdzie ta moja córka jest? Bo już jej długo nie widzę. Jest, biega, tak? Bo ona jest za mną niestety, tak? Okej, okay, no. Jak póki ją słyszę co jakiś czas, to się nie martwię, tak? Dobrze, okej. Okay. Jest w pieczy. Dobrze, okej. Więc jeżeli przeanalizujemy, jak wygląda pokój w językach indoeuropejskich, no to mamy tak. Po łacinie jest pax, tak? Po hiszpańsku jest paz. Po francusku jest paz, jak dobrze pamiętam. Po angielsku jest peace. Tak? I widać, że to jest to samo słowo. I u nas jest pokój. Co w przypadku, jeżeli porównamy z łaciną pax, no to nawet nie musimy robić zasady sactam centum, a jeśli weźmiemy pis czy peas, czy paz, no to musimy skentumizować, tak? Bo mamy przez k, oni mają przez s bądź z wymowę. No ale widać, że to jest to samo słowo. Przy czym u nich to znowu jest rdzeń pierwotny niepodzielny, a u nas jednak jest podzielny. Załóżmy, że dziecko płacze, więc trzeba je ukoić. Koić, czyli koić. I teraz po ukojeniu następuje spokój. Tak? A spokój i pokój to samo, znowu S ruchome, tak? Poprzedzające. Pokój, spokój jest to samo. Więc w przypadku naszego słowa pokój to jest po ukojeniu, tak? I widać, że jest to złączenie. A oni nie mają złączenia. U nich pax nie można podzielić na pa, które ma znaczenie i ma znaczenie, albo pis, że pis ma jedno znaczenie, a S ma, a E, przepraszam, na końcu ma drugie znaczenie. Nie ma. Czyli złączenie musiało powstać u nas. No i to generalnie przesądza, że słowo musiało powstać u nas, no, bo w innych językach no, to nie jest złączenie, jest to słowo pierwotne, a u nas jest złączeniem, czyli nasza wersja jest starsza. Allah? Allah? No, Al jest jako przedrostek. Tak. Lach, to tak, tak. Odnieśli do Słowianina, nie? Tak, ale to jest bardzo dobre skojarzenie. Chodzi o to, że rdzenie lach. No i teraz znowu pytanie, no bo oczywiście możemy sobie tłumaczyć jakąś mistyką, że to my, niekoniecznie, dlatego że jeśli wiemy, że oczywiście no, jest to jedna z wersji, że to z nami jest powiązane i jest na to poszlak, nie tylko ta jedna, jest ich multum, tak, ale no powiedzmy, że podchodzimy do tego sceptycznie i da się to wyjaśnić jeszcze w inny sposób. Tak, właśnie. No. Jak już wcześniej mówiłem, słowo las, to las, tak, drzewa. I ludzie, którzy mieszkają w lesie, no to będą lesi, no jeden lech, a dwaj lesi, tak jak jeden Czech i dwaj Czesi, tak? To jest dokładnie to samo. Stąd też i słowo lis, tak? Leśne zwierzę. Las na przykład po ukraińsku to dziś jest lis. Co ciekawe, połączenie między Polakami a Lechią występuje w dużej ilości języków. Znaczy źle, a Lechią, między Polakami, Lechią i lasem, bo należy zwrócić uwagę jeszcze, że po litewsku Lenkijas, Polak, Lenkija jest Polska, ale Podlasie to jest Palenkę. No Podlasie, tak? Palenkę, Podlasie, także pod lasem, więc Palenkę nazywają. Więc tam jest to... Peruwiańskie nazwy to tak są... Peruwiańskie nazwy? Nie rozumiem. Jest też, Palenkę jest, a piramidę są w Palenkę. Tak, nie znam, pierwszy raz słyszę, nowe dla mnie, musiałbym doczytać. No i teraz, jeśli tak jak wcześniej tłumaczyłem, że bol to jest coś wysokiego, tak? Coś wyżej nad nami i jednym ze znaczeń jest las, to równie dobrze od lecha mógł być las, bądź od lasa mógł być lech, tak? Jako ktoś nad nami, stąd przyjęcie nazwy władca, ktoś nad nami, czyli nasz przodek, król, Bóg i tak dalej. I stąd na przykład po etrusku jest leuchum, to król, właśnie w językach semickich oznacza Boga,
w wersji Alelach, tak, przepraszam, arabskiej, i w hebrajskiej jest Eloch, tak? Eloch, Elohim, to jest liczba mnoga. Najczęściej używana w Biblii wersja jest Elohim, tak, w hebrajskiej. Jako bogowie, bo nie używają liczby mnogiej, nie wiedzieć czemu. No i... Tak, no i to jest jedno z wyjaśnień, tak? No oczywiście, no tak jak mówię, poszlak jest więcej, na przykład ciekawostkami są... bo można w dwie strony, można mówić, że coś u nas jest fajniejsze niż było, a można jeszcze na przykład bardzo ciekawie umniejszyć, znaczy podważyć połączenie Żydów z narodem wybranym. Jest bardzo ciekawa rzecz, polega ona na tym, że w Biblii Ziemia Obiecana jest opisana z mówiącymi słowami, że jest to kraina mlekiem miodem płynąca. I to nie jest tak, że ta nazwa była wcześniej i wpisano ją do Biblii, tylko Biblia jest pierwszym źródłem, przynajmniej oficjalnie, gdzie taka nazwa pada i później Ziemię Obiecaną, czy jakiś taki raj określa się słowami Ziemia mlekiem miodem płynąca. No i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że Semici nie trawią mleka. No i teraz pytanie. Tak, pytanie brzmi. No, jak to był naród wybrany, to co, Bóg chciał, żeby no, mieli problemy jakieś żołądkowe przez całe... No tak, więc tak jakby to nie do tego narodu było kierowane, tak? Jakby przechwycili jak kogoś. Tak, Majeczko? Dobrze, super, cieszę się bardzo. Ja byłam tam z Rozumiem, więc to tu może nie wchodź, bo tu możesz się poparzyć, wiesz? Tu jest ogień. Tak? Więc to tu nagrywamy teraz. Będziesz nagrana. Tak, będziesz nagrana, chyba że chcesz dodać na kolanko, co? Czy chcesz jeszcze pobiegać? Tak, będziemy w telewizji. Widzisz, tu są oczy telewizji. Będziemy w telewizji. Tak? Dobrze. No. A w drugą stronę, bardzo ciekawą poszlaką jest jabłko. No bo jakbyście mieli wskazać miejsce na świecie... Jabłko to apple. Tak, apple. No, przy okazji, no, z angielskie apple z prejotacją to będzie japlo, tak? No, jabłko. Po polsku, tak, jabłko. Mały, small. Tak, to jest dokładnie to samo, tylko wystarczy prejotować i już mamy naszą wersję, a wiemy, że Germanii nie prejotują. Morfemy głagoliczne, tak, nasze tak, tak. A przy czym my mamy etymologię tego słowa, oni znowu nie mają, przepraszam, źródłosłów, bo też powinienem odkrzaczać język, tak? Więc my mamy źródłosłów tego słowa, oni nie mają, dlatego że jest to po prostu owoc obły. O to w tym chodzi, stąd jest jabło. A zajączka? No, słucham. Tak, ale dasz radę? Tak. Proszę porównać sobie słowo obłok, które dało kształt do obły. A znowu obłok jest rdzeniem od bol, tak? To co jest na niebie. O tym jabłku nie skończyłeś. Tak, no. Tak. No, tak jak mówię, ja mam bardzo dużo dygresji, więc trzeba mi przerywać i znowu na tory wchodzić. Tata, mogę tak. Iść do tej dziewczyny tutaj do domu? A wiesz co? A czy ktoś wie, gdzie ta dziewczyna mieszka? No, tak, możesz. Tak. Tak. Tak, no i... tak, tak, ale teraz już tamto już zakończyłem, czyli podważyliśmy połączenie Żydów z narodem wybranym, tak, z Biblii, czyli tak jakby to nie do nich było kierowane. Tak, to może jeszcze szybko powiem. Chodzi o to, że kraina mlekiem miodem płynąca sugeruje, że mleko i miód jest dobre dla Żydów. Oni nie trawią tego mleka, więc ich Bóg nie mógł im tego powiedzieć, może chyba, że... miodu nie trawią. Słucham? Może też miodu, może nie, miodu nie trawią, tak. nie wiem, ciężko stwierdzić. Wiem, tylko można znaleźć, że generalnie tak, laktozę trawi tylko i wyłącznie rasa biała, najwięcej Germanie i Słowianie i przez to Ameryka Północna, tak? Ameryka, nawet jak się pojedzie do Azji, to u nas mleko kosztuje 2 zł, a w Azji kosztuje 8. Dlaczego? No bo oni też nie trawią mleka, tak? Więc go nie potrzebują, tak? W Malezji mleko sojowe kosztuje 2 zł, a krowie 8, a u nas na odwrót, nie? No, bo oni soje trawią, a mleka nie, a my na odwrót. No. Jabłko, tak. Więc jeśli mielibyście wybrać miejsce na ziemi, gdzie jabłek rośnie najwięcej rodzajów i tak dalej, to gdzie to jest? No tutaj, na tak, owocem jeszcze... podstawowym, jeżeli nie wiemy jaki owoc domyślnie na świecie, to jaki się traktuje? No jabłko, tak? Owoc podstawowy, jeżeli gdzieś jest powiedziane owoc nie wiadomo jaki, to się domniema, że jest to jabłko. To jest symbol owocu po prostu, jako pierwsze, tak? Czyli tak jakby, no nie wiem, no żywność była stąd, no historycznie też żywność jest stąd, więc to się kojarzy. Jak owoc gdzieś przychodzi, to jest najczęściej jabłko. Ale ciekawą symboliką jest to, że jak wybiera się króla, to co mu się daje? Jabłko, tak? Dlaczego nie banan?
Dlaczego nie winogrono? No przecież skoro taki Rzym był wspaniały, tak? To powinni dawać winogrona. A jak Grecja, to powinni dawać oliwki, tak? A dają jabłko. Dlaczego? No, na to pytanie niech każdy sobie odpowie sam. No. Proste, nie? Tak. Dlaczego kredium? No to dziękuję. Dziękujemy. Na razie damy ci trochę odpocząć.